Wrzesieneczki. Kochani, robimy wasze czytanko na wrzesień. I tak jak zawsze, miłość. Miłość, praca. Co jest najlepszego do osiągnięcia? I wy z każdym znakiem zodiaku. Zaraz to zobaczymy, co tu panieneczka będzie repecić. Zaraz zobaczymy. Panieneczka, wrzesień 2022. Panieneczki. Miśki, wy będziecie mieć jakoś urodzinki teraz, nie? Znaczy ja sama będę mieć urodzinki. I się pytam, głupio. No, to dla wszystkich, co mają urodzinki niedługo lub we wrześniu, no to wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, torcika wam życzę, takiego, że normalnie, żebyście spadli. Znaczy nie w sensie, że trujący torcik i żebyście spadli. Nie, nie, chodzi mi o to, że aż taki dobry. Aż taki dobry. Misiaczki, dobra, lecimy, lecimy. Już chyba potasę, jeszcze raz potasę. Dobra. Co to robimy? Miłość najpierw. Miłości. No to co to się tam wydarza, panno? No co się wydarza? Jezu. Co to w ogóle ma być? Jaka panna? Miśki, przestać. Co to w ogóle jest? Dlaczego wy się aż tak strasznie zastanawiacie i nad czym? Jeszcze czegoś nie brać, nie robić? Ale co? Czego? Bo będziemy żałować. Dobra, kochani, dla dobrych związków to jest wasz wspólny dylemat. Możliwe jakieś remonty, zakupy domów, mieszkań, kredyty, zakupy samochodów, przeprowadzki. No nie chcę powiedzieć, że śluby, bo to dlaczego aż tak byśmy się zastanawiali nad tym? To chyba nie. Ale wiecie, że jest pokazane, żeby tego nie robić we wrześniu? Bo jest pokazane, że jak to zrobimy, to że możemy żałować? Ale nie wiem co. Rozdrożę i ocena sytuacji, podejmowanie ostatecznych decyzji, ostateczne podsumowanie. Jakie podsumowanie? Jakie rozdrożę? Jaka ostateczna decyzja? Że co? Słuchajcie, jeżeli to nie jest szczęśliwa relacja, no to kochani, ktoś się tu zastanawia nad odchodzeniem od kogoś. Nic wam tu nie powiem. Naprawdę. I jeszcze chyba nie odejdzie we wrześniu. Zwłaszcza, że rada jest taka, żeby się zastanowić, czy w ogóle mamy gdzie iść i czy gdzieś mamy jakiś nowy początek. Jest, znaczy jest pokazane, że może nowości w tym miesiącu nie byłyby zalecane. O, to tak w skrócie. Nowości w tym miesiącu nie byłyby zalecane, bo jest tutaj nawet pokazane, przybite to kartą żałowania, że możemy żałować. Jest pokazane. No. Słuchajcie, dlatego nie wiem, jakie macie rozdroże i nad czym się zastanawiacie. Jeżeli jesteście razem i jest dobrze, to to wspólne wasze zastanawianie się, to się jeszcze pozastanawiajcie, zanim zrobić ten krok duży w kierunku czegoś nowego, być może materialnego, zanim zrobicie ten krok, w sensie. Bo we wrześniu jest pokazane, że kurde, że to nie jest ten miesiąc, żeby ten krok zrobić. Dlatego jeszcze się pozastanawiajcie. Wy się tutaj strasznie zastanawiacie. Już się chyba zastanawiacie. Albo się będziecie zastanawiać. Jeżeli związek jest bardzo negatywny, to się zastanawiacie nad odejściem. Przemyśleć wszystko. Jest pokazane, że no tutaj nie obejdzie się bez czyjegoś cierpienia, prawdopodobnie jednak. No to tak musimy powiedzieć. Natomiast jeżeli nie jesteście razem w ogóle i jest to jakaś relacja taka dochodząca, kochani, na rozdrożu ktoś siedzi. I jest pokazane, że możliwe, że na przykład ktoś ma jakąś inną osobę czy coś takiego, ale siedzi na rozdrożu. I jest pokazane, że jeżeli na przykład ta osoba by do was przyszła, żeby nagle coś z wami robić, a to no, dobra, to zróbmy związek, zamieszkajmy razem, to jest pokazane, żeby we wrześniu tego z nimi nie robić. Nie dawać im tego nowego początku, bo będziecie tego żałować. Jeszcze się pozastanawiać, jeszcze obczaić sytuację, jeszcze dłużej się pozastanawiać. Tyle. Wiem, że ogólne, jeżeli macie się nad czym zastanawiać, to wiecie już, żeby się jeszcze pozastanawiać, żeby jakieś nowości nie robić. Słuchajcie, singlaczek milaczek siedzi w swoim singlostwie i albo się zastanawia, w sensie
obczaja osobę, która ma już małżeństwo lub inny związek, obczaja. Patrzy, ta osoba taka jakaś piękna, błyszcząca, tak się świeci tutaj, podoba mi się, no ma żonę albo męża, no to taka skaza tutaj na ten, no ale mi się podoba, ale nie wiem, czy wezmę, bo ma żonę albo męża, no to na takiej zasadzie. No, oczywiście, że nie brać, na Jezus Maria. Jest pokazane, że tamta osoba nie odejdzie na razie z tamtego związku. Macie być świadomi, że tamta osoba nie odejdzie na razie z tamtego związku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jeżeli nie ma takiej osoby, jesteście po prostu singlaczkiem, to jest pokazane, że nie jesteście do końca pewni we wrześniu, czy wy w ogóle chcielibyście mieć związek. Czy wy w ogóle dążycie do tego, żeby ktoś u was zamieszkał, żeby się wszystkim dzielić, żeby być może myśleć o małżeństwach, o rodzinach i tak dalej. Wy pokazujecie, nie wiem, czy ja tego chcę. Dosłownie zaczynacie pokazywać, nie wiem, czy ja chcę aż takiego ustatkowania się. I kontemplacja jest, ale czy wy chcecie tego, no to we wrześniu pokazujecie, że nie wiecie. Niektórzy się zastanawiają nad osobą spod znaku byka. No jeżeli znacie byka, no jeju, no jak nie znacie, no to nie. I zastanawiamy, czy by zrobić coś z tym bykiem, czy nie zrobić. Kochani, ja wam powiem tak. To samo, co powiedziałam przed chwilą na związki. Jest pokazane, żeby na razie nie opuszczać tej swojej drogi singlowej, czy coś takiego. W sensie, żeby na razie nie zmieniać sytuacji. Żeby na razie nie wchodzić w jakieś nowości. Nie iść inną drogą. Na razie, żeby tak jakby zostało tak, jak jest. Wrzesień taki jakiś nudny dla panien pod kątem miłości, bo wszystko jest takie, no to nie zmieniaj, nie bierz nowego, nie rób, nie porzucaj jakiejś tam drogi wcześniej, to takie dziwne. No jeżeli się zastanawiacie nad kimś, kto ma już żonę, męża, partnera, partnerkę, to jest pokazane, ta osoba ich nie zostawi wtedy, nad czym my się jeszcze, co my kontemplujemy, co to w ogóle ma być, nad czym się zastanawiamy. A, to se promansuje, no to co my z tego będziemy mieć? Miśki. Dobra. Już nie wtrącam się, z kim wy romansujecie. Nie o to mi chodziło. Jeżeli byście myśleli o tym, żeby mieć związek z osobą, która ma związek, to wtedy jest pokazane, że to jest bez sensu. Kochani, nie porzucać na razie tego, w czym jesteście, tego jakiegoś singlostwa, czy tego jakiegoś, tej drogi obranej na ten moment. Chyba tak, jakby to nie był dobry miesiąc na nowości dla was, panny. Zwłaszcza, że wy się cholernie zastanawiacie, brać, nie brać, robić, nie robić, nie wiem. No to jak nie wiesz, no to nie musisz jeszcze wiedzieć teraz, no to się może dowiesz w, co jest po wrześniu? W październiku. Może się panna dowie w październiku, no. Miśki, dobra, no to przynajmniej może na pracę będzie jakiś wow, zaraz zobaczymy. Co w pracy u panny? Co w pracy u panny? No wała co prawda nie ma aż takiego. Jest pokazane, że panna jest panną, pracuje tak jak na pannę przystało, czyli bardzo sumiennie. Trochę uważa, że powinna zarabiać więcej. Czeka na podwyżkę, która być może nie przychodzi albo jest jakoś odraczana. Jeżeli tak, jeżeli wy czekacie na jakąś podwyżkę albo czekacie na jakieś polepszenie sytuacji, to jest pokazane, zamiast czekać, zacznij działać. Albo idź i zażądaj. Albo idź i poszukaj nowej pracy, albo idź i zacznij działać, coś rób. Jest pokazana komunikacja, działanie i takie podążanie w tym kierunku, w którym chcecie rzeczywiście iść. A wy pokazujecie, że niektórzy przynajmniej mogliby biernie na coś czekać. Ale sumiennie pracują. Panna jest rzeczywiście panną tak u siebie w tej pracy. Jest zadowolona, lubi pracować sama być może, przynajmniej ta panna, która tutaj jest pokazana, że lubi nawet w samotności coś sobie tutaj pracować, ale tak jakby chciała mieć więcej, bardziej, albo czeka na jakąś ofertę, podwyżkę, pieniądze, wiadomość jakąś dobrą, a propos pracy, na temat pracy, i ta wiadomość nie przychodzi, albo jest to tak jakby odroczone w czasie. A jest pokazane, że zamiast czekać biernie, zacząć działać. Ja nie mówię, że wszyscy mają z pracy odchodzić i iść do innej pracy. Być może niektórzy muszą po prostu iść i przeprowadzić jakąś rozmowę ze swoim szefostwem. Po prostu. Ja nie mówię, że macie iść i zażądać, ja tu proszę mi dać podwyżkę, tylko po prostu iść i zapytać, że no słuchaj, pracuję tu tyle i tyle, od takiego czasu nie było podwyżki,
Wydaje mi się, że już tutaj mam na tyle doświadczenia, że zasługuję jednak na więcej niż ludzie na podobnym stanowisku gdzieś tam, którzy mają mniej doświadczenia, czy coś takiego. Także, no, Miśki, nie bać się, no, jest pokazane, żeby po prostu iść i tutaj coś przedstawić, jakąś swoją, nie wiem, sprawę i coś omówić z kimś, albo iść jak burza w kierunku tego, co chcecie osiągnąć. Być może niektórzy będą myśleli o szukaniu innej pracy. Ja tego nie wykluczam, dlatego że czasami w tym rycerzu pokazują się takie odcinania się od całej przeszłości. Zostawiamy wszystko, idziemy po nowe. Czasami tak bywa. Także, Miśki, no tutaj się Wam nic takiego nie dzieje, dlatego że Wy pokazujecie spokój, świadomość, takie przywiązanie do pracy, systematyczność, tak jak Panna lubi i potrafi pracować, ale jakieś rozczarowanie tu jest. Tak jakby to nie tak miało wyglądać, więc jest pokazane, że albo musicie sami o to zadbać, iść i zażądać, poprosić, nie wiem, coś zrobić, gdzieś jakieś dokumenty wysłać, gdzieś pojechać, poszukać innej pracy, innego zajęcia, ale coś Wy musicie od siebie tutaj jakoś bardziej się zaangażować w zdobycie tego, co chcecie, co na przykład nie przychodzi. I to może być, to może chodzić o pieniądze, że więcej pieniędzy. Kochani, no tak to wygląda. Więcej działania. Wy pokazujecie dużo spokoju i dojrzałości, a jest zalecane trochę więcej działania. Takiego z głową ma się rozumieć, no. Także, kochani, tak to wygląda. Dobra. To była praca. Co jest najlepszego do osiągnięcia? Kochani, no to zabrzmi dziwnie, ale muszę to powiedzieć. Dla takich panien, które chcą się z kimś rozstać. Ja mówię teraz tylko do tej grupy. Jeżeli słuchają mi inne panny, to spokojnie. Zaraz będziemy gadać o innych rzeczach. Dla panien, które chcą się z kimś rozstać. Rozwód, rozstanie, wyprowadzki, podziały majątków, nie wiem co tam jeszcze, ale jakiekolwiek, albo po prostu decyzje o rozstaniu, to jest pokazane, że takie coś we wrześniu może być na horyzoncie. Dla tych, pamiętajcie, my pytamy o co jest najlepszego do osiągnięcia, więc jeżeli Wy macie szczęśliwy związek i nikt nie myśli o rozstaniu, to to absolutnie nie jest to. Ja zaraz powiem inne. Także tego typu rzeczy. Jest pokazane, że ten rozwód lub rozstanie, lub wyprowadzka, lub przeprowadzka, lub coś takiego, to jest tak jakby ulga, tak jakby zrzucenie z siebie jakiegoś ciężaru. Dlatego to jest dla Was pozytywne. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mamy różnego rodzaju sytuacje przeprowadzkowo, remontowo, nieruchomościowe. I jest pokazane, kurde, że mimo, że ktoś, ale to nie Wy, ktoś, jakaś osoba gdzieś może być niezadowolona z czegoś tutaj, z czegoś, co Wy robicie, a propos jakichś nieruchomości lub remontów, nie wiem jaka osoba, ktoś niezadowolony, ojciec, przyjaciel, no nie wiem, może Wasz partner czy partnerka, no jakaś osoba, coś, ktoś jest niezadowolony. Mamy osobę spod znaku rak, skorpion lub osobę spod znaku wagi, jakieś tutaj ktoś jest tutaj niezadowolony. Znaczy waga jest pokazana akurat pozytywnie. Ta osoba ta z tego wodnego znaku jest jakaś niezadowolona tutaj. Ale jest pokazane, że tutaj może być jakaś, może nie tyle transakcja, co decyzje lub uzgodnienia z jakimiś urzędami mogą być zrobione w tym miesiącu. I to może chodzić nawet o wstępne jakieś takie, taki rekonesans wstępny, że idziemy i się dowiadujemy, czy dostaniemy kredyt, czy na przykład są jakieś, w jakich cenach są domy, idziemy gdzieś tam, oglądamy, patrzymy. I słuchajcie, jeżeli będziecie oglądać jakieś nieruchomości, albo będziecie oglądać jakieś, czy dowiadywać się a propos remontu coś, to jest pokazane, że nie od razu będziecie zadowoleni, ale w końcu znajdziecie jakieś takie coś idealne dla siebie, tak jakby wyczekane, tak jakby to właśnie miało być dla Was, tak jakby to czekało na Was. Kurde, Miśki! Nie wiem, co jeszcze, no nic nie powiem więcej. No tutaj zaraz się na mnie rzucą inne panny, które nie miały przekazu, ale ja tu nic więcej nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć o przeprowadzkach, remontach, o decyzjach, żeby z kimś nie być, kto Wam nie daje żadnej stabilizacji, porzucanie jakichś osób, które nie są dla Was zbyt dobre, przyjaźnie czy związkowcy, ale porzucanie tego, decyzje, które są bardzo przemyślane i przychodzą
z ulgą zrzucenie z siebie jakiegoś ciężaru. No to już tak trochę ogólniej powiedziałam. Może te decyzje jakichś tam innych rzeczy dotyczą Miśki, ale jest to ciekawe, jest to ciekawe. Dobra, kochani, zrobimy teraz Was z każdym znakiem zodiaku. Panna i wszystkie znaki zodiaku, od baranka do rybeczek. No to ja się zastanawiam, co się tutaj wydarza. Misiaczki, z barana to wy się w ogóle nie możecie wyleczyć lub oni z was. Albo ktoś jest chory we wrześniu. I tyle. I wtedy tylko tyle, że ktoś choruje. Po prostu. Nie wiem. Nie chodzi do pracy, choruje. Nie wiem. Ale jeżeli tutaj są problemy, rzeczywiście nie możemy się wyleczyć. Nie możecie się wyleczyć. Albo trudno jest ten związek uleczyć we wrześniu. Jest na razie pokazany brak uleczenia. Niecierpliwość i jakieś takie nerwy. Trochę. No. Jeżeli chodzi o byczu lisia. Słuchajcie, brak zmiany lub przemiany, albo nie zamykanie, nie zakańczanie czegoś, co być może trzeba było zakończyć. Jeżeli na przykład nie jesteście razem i myślicie, że to już jest koniec, to nie jest koniec. Dlatego, że cały czas o sobie myślicie, albo cały czas ktoś ma gdzieś furtkę otwartą, będzie próbował wracać być może. A jeżeli jesteście razem, ale w takim lekko podupadającym związku, no to jest pokazane, że tak, no tak podupada, 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 a cały czas nikt tego nie kończy. No tak jest, 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 tak dogorywa, ale cały czas nikt tego nie kończy. Brak zakończenia, brak przemiany. Albo macie jakiś wspólny projekt, który we wrześniu miał być zakończony, a nie będzie zakończony. Tyle. Nie wiem co. Coś planowaliście, może się chcieliście się gdzieś przeprowadzić, czy cokolwiek, jakiekolwiek plany wspólne, coś co miało być dokończone we wrześniu, no to nie będzie dokończone we wrześniu. We wrześniu. Czekajcie, bliźnięta, sorry, zakałapućkałam się. Miśki, słuchajcie, problemy z zachodzeniem w ciążę, albo ktoś chce, a ktoś nie chce, tutaj jakieś takie problemy, jeżeli chodzi o ciążę, dzieci i tak dalej, lub problemy z jakąś matką teściową, jakaś osoba, starsza osoba z rodziny, babcia, nie wiem, jakaś starsza osoba z rodziny, może się martwi, może jest chora, może jest po prostu taka, no trochę się wtrąca, żeby nie mówić brzydkich słów, wtrąca się tam gdzieś między was. Ale tak ogólnie ta karta mówi o tym, że się między wami sytuacja nie rozwija, więc no, nie wiem. Nie wiem, zastanowić się. Jeśli chodzi o raczu lisia, imprezy, alkohol, zabawianie się, oj, bawienie się czyimiś uczuciami, za dużo ludzi, podrywanie innych ludzi, to nie są dobre energie, kochani. No, być może imprezy, alkohol, jacyś fałszywi znajomi, może wy będziecie mieć we dwójkę jakieś problemy tutaj z jakimiś imprezami, alkoholem, znajomymi, ale jeżeli wy macie jakąś taką podejrzaną trochę relację, to tu się ktoś kimś bawi, niestety. Z lwiaczkiem, misiaczkiem, nieodcięte, niepopalone mosty. Ktoś się nie może odciąć, nie może odejść, nie może powiedzieć, że już nigdy więcej o tobie nie pomyślę, już mam cię z głowy, bo cały czas jest pokazane, że albo wraca, albo przynajmniej w głowie myśli wracają. Jest nieodcięta przeszłość, jest coś niedogadane, jakaś prawda nie jest powiedziana, coś jest niewypowiedziane. Z panną mamy pokazany kontakt lub dzieci. Albo będziecie sobie spełniać jakieś, znaczy robić jakieś prezenty, no to panna ma urodzinki, no to, no i panna też ma urodzinki, dwie panny, obie panny będą mieć urodzinki, no to będziecie sobie kupować prezenty. Ale miłe słowa, bardzo miłe słowa, kontakt, rozmowy i tak dalej, ale również sprawy związane z dziećmi, albo planowanie dzieci, albo planowanie czegoś dzieciom, czy z dziećmi, ale to wszystko jest pozytywne i bardzo, bardzo miłe. Wagusiu. Karta, słuchajcie, albo ktoś przestaje o to walczyć i tyle. Nie będę o to walczyć, nie chcę mi się kłócić, nie chcę mi się walczyć. Albo ktoś chce wyjść z konfliktu, przestać walczyć, w sensie przestać się kłócić i się pogodzić. Jeżeli chodzi o Skorpiona, mamy kartę pustki i tęsknoty. No kochani, to tutaj albo jesteście razem i jest pustka w związku, być może finansowa, być może emocjonalna, albo nie jesteście razem i owszem, ktoś komuś kogoś brakuje, bo nie jesteście razem, ale nie ma nic, nic się tu nie dzieje.
Jeżeli chodzi o Strzelczyka, jest pokazane żałowanie i wspominanie ciągle jakiejś negatywnej przeszłości, że coś się zrobiło, że się popełniło jakiś błąd, że kogoś się zraniło, że ktoś was zranił. Nie wybaczamy. Jeżeli to nie było między wami i ze Strzelcem, w sensie, to, że pomiędzy wami się to wydarzyło, to jedno z was może mieć jakąś sytuację z przeszłości, o której cały czas myśli, zamiast się skupić na teraźniejszości. Z koziorożcem. Kochani, no nie wiem, jakieś wymiany finansowe albo wymiany, ogólnie jakaś wymiana. Jeżeli ktoś komuś wisi pieniądze albo ktoś komuś obiecuje pieniądze, jakiekolwiek pieniądze, to wymiana finansowa. To wszystko jest pokazane bardzo pozytywnie. Ktoś komuś coś daje, ktoś komuś coś daje, to jest sprawiedliwe. Jeżeli jesteście razem, to tak jakbyście inwestowali w tą relację. Jeżeli nie jesteście razem i nie było kontaktu, być może będzie kontakt, ale to jest taki kontakt z obu stron, w sensie, że jedno coś inwestuje i drugie też coś daje od siebie. To jest coś, co jest opłacalne dla obu stron. Możliwe również prezenty lub jakieś finansowe rzeczy. No to dla was, od koziorożca, no bo wy macie urodzinki, a nie koziorożec. Koziorożec niech poczeka do grudnia, co to w ogóle ma być, albo do stycznia. Miśki, wodni, czuliś tak, siedzi w tej waszej relacji, jeżeli jesteście razem, ale tak, a mogłoby być lepiej, a dobra, już tu zostanę. Tak jakby łaskę robił wielką. A jeżeli nie jesteście razem w ogóle i na przykład nie macie kontaktu, to nie będę wracać, bo tam tylko same problemy. To jest taki nic, ta karta. Tak będzie lepiej. Tu była i tak porażka, tu była i tak przegrana, już tak będzie lepiej. To jest, ktoś może robić dobrą minę do złej gry, może udawać, że a jaka tu jestem zadowolona, czy zadowolony, że tu już my nie jesteśmy razem, miałam spokój, a prawda jest taka, że w środku wcale się tak nie czują, bo im jednak czegoś tu brakuje. Trochę fiasko, trochę zwycięstwo, ale takie, jakoś to będzie, o, jakoś to będzie. To jest moja karta pod tytułem, a jakoś to będzie. Rybki, nie wiem, albo chcą się z wami ożenić, czy wyjść za was, w sensie, że chcą mieć z wami małżeństwo, albo jakieś czyjeś małżeństwo lub związek stoi między wami, ewentualnie osoba spod znaku byka. Więc jeżeli jest trójkąt w postaci panna ryby i małżeństwo, to małżeństwo będzie cały czas stało między wami. Jeżeli jest dwoje singli, to jest możliwe, że rybki chcą coś więcej od was, czegoś więcej chcą. I to by mogło być nawet coś tak poważnego, jak taki no, stały, stabilny związek na lata. Karta anielska dla panny to może być ten jedyny lub ta jedyna. Spotkałeś już partnera, którego szukałeś. No, to jeżeli go jeszcze nie spotkaliście, to może spotkacie we wrześniu. No to może być ten jedyny, ta jedyna. Miśki, dobra, nic, lecę, robię inne znaki, strasznie długo mi to zajmuje, ciekawe jestem, ile ja to będę nagrywać wszystko. Widzimy się na innych znakach, albo się widzimy na jakichś tam, nie wiem, na tygodniówkach, na weekendówkach, czy tam kiedy. A na razie buziaczki, pozdrowionka, no i pa, pa.